Witam wszystkich bardzo serdecznie. Spotykamy się na kolejnej piłkarskiej pracy domowej. Zapraszam na pierwszą część, czyli technika piłkarska. Jeszcze pokażę jedno ćwiczenie. Jadąc przez miejscowości różne, bardzo często widzę, że zupełnie w każdym domu widzę taką trampolinę do skakania, tak jak stoi za mną. Pokażę Wam, jak można wykorzystać tą trampolinę do tego, żeby doskonalić sobie technikę, a zaraz pokażę Wam dwa ćwiczenia motoryczne. Będziemy doskonalić na trampolinie wewnętrzną część stopy, prawa, lewa noga. Spójrzcie, jak wykonuję ćwiczenie. Zaczynamy część motoryczną. Spójrzcie, jak można trampolinę wykorzystać do ćwiczeń motorycznych. Drugie ćwiczenie zrobimy. W naszej piłkarskiej pracy domowej przyszedł czas na psychologię sportu. Zadanie następujące dzisiaj. Ułóżcie ciąg wyrazów związanych z piłką nożną. Wyraz następny ma się zaczynać na ostatnią literę poprzedniego wyrazu. Czyli na przykład piłka nożna, Anderlecht, trening i tak dalej. Układacie jak najdłuższe ciągi wyrazowe. Możecie też zagrać w to z kolegą, z tatą. Spróbujcie i wykonajcie to zadanie jak najlepiej i układajcie jak najdłuższe ciągi wyrazów. Wytrwałość. Ostatnia część naszej piłkarskiej pracy domowej, zadania specjalne. Mogą wydać się trochę trudne, ale wytrwale trzeba doskonalić cały czas swoje umiejętności. Spójrzcie na ćwiczenia. Chciałbym podziękować dzisiaj za uwagę, za dzisiejszą piłkarską pracę domową. Ćwiczcie wytrwale, doskonalcie swoje umiejętności. Zapraszam też do subskrybowania kanału, na którym ukazują się piłkarskie prace domowe. Bądźcie na bieżąco z nowymi odcinkami. Do zobaczenia w następnej piłkarskiej pracy domowej.